Czego życzysz nauczycielom w dniu ich święta? Życzę wszystkim nauczycielom, żeby dzieci wszystkie były grzeczne i żeby dużo zarabiali. Bym życzył dużo szczęścia i dużo, żeby nas nauczyli. Można dać kwiaty. Mhm. Co jeszcze? Zdrowia? No. Życzę jak najwięcej życzeń. Dużo pieniążków, 100 tysięcy nieskończoności i żeby każdy był dla nich miły. Dużo szczęścia, miłości, zdrowia. Życzę nauczycielom, żeby przyjeżdżali do szkoły wypasionymi furami. Życzę dużo pieniędzy i żeby byli uśmiechnięci. Takiego, co zapragnie, żeby i tacy uśmiechnięci jak ja. Życzę im, aby byli zawsze uśmiechnięci, nawet jak uczniowie będą dostawali same jedynki. Życzę, żeby spotkało ich dużo fajnych chwil i żeby się nie poddawali. Zdrowia, szczęścia, radości, wytrwałości i wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia i dobrych uczniów takich jak ja. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Święta Nauczyciela. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Życzę jeszcze dobrze spędzonych chwil w szkole. Wszystkiego najlepszego, dobrego, żeby się nie wkurzali na nas, żeby zawałów też nie dostali. I tak to, no, to wszystko. Dużo zdrowia i wytrwałości. W dniu święta nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego i żeby mieli większą cierpliwość do uczniów. Dużo zdrowia i wytrwałości. Dużo pieniędzy i najlepszych ocen dla uczniów. No najważniejsza. Jakie najczęściej słowa bądź zdania powtarzają nauczyciele? Co najczęściej mówią do dzieci? Najczęściej mówią do dzieci, że trochę nie, że nie hałasujcie tak głośno. A potem które jeszcze? Jakie jeszcze często słowa mówią? Często jeszcze pani mówi słowo, że jak Jasiu gadasz, to musisz robić pracę. Super. Powtarzane słowa przez nauczycieli to są na przykład: masz być cicho i w szeregu z biurka. Najczęściej powtarzane słowa przez nauczycieli to cicho albo wyciągamy karteczki. Powtarzane są słowa przez nauczycieli: okrążenie robimy, raz, dwa. I to jest moje słowo. Zgłaszamy się. Robimy zadanie to i to jest na ocenę. Ciągamy karteczki. Zapraszam do tablicy. Robimy 5 okrążeń w szeregu zbiórka i proszę o ciszę. Robimy zbiórkę i wybieramy drużyny i robimy piłkę nożną gramy. Wyciągamy karteczki. I? Otwieramy podręczniki na stronie tej i tej. I? Nie mam pojęcia. Nie etcetera, etcetera. Etcetera, etcetera. Zawiodłem się na was. I to w kółko słyszę. Zawiodłem się na was. Co to jest za święto Dzień Edukacji Narodowej? Jest to Dzień Nauczyciela i wtedy składa się życzenia nauczycielom. To w tym dniu składamy życzenia nauczycielom, dajemy upominki, śpiewamy różne piosenki i ogólnie jest bardzo fajnie i radośnie. Kto to jest nauczyciel? To człowiek, który przekazuje pewną na przykład tradycję i wszystkim pomaga. Moim zdaniem to tak jest. Nauczyciel to osoba, która uczy dzieci w szkole. Nauczyciel to jest nasza pani. Super! A czy wasza pani jest dla was ważna? Tak. A czego was uczy ta wasza pani? Uczy nas literek. I czego jeszcze?
uczymy się siaczku. Super. To jest taka pani albo pan, który nas uczy. Dobrze, a powiedz mi, czy każdy może zostać nauczycielem? Tak. Czy ty wiesz, kto to jest nauczyciel? Pani. Pani, a jaka pani? Co uczy dzieci. Nauczyciel to jest taka osoba, która uczy dziecka, wykształca. Kto to jest nauczyciel? Pani Beata. Pani Beata, a ktoś jeszcze? Co robi w ogóle nauczyciel? Uczy. Uczy? I kogo uczy i czego uczy? Uczy różnych zajęć i różnych rzeczy uczy. Aha, no dobrze. Nauczyciel to jest ktoś, kto uczy dzieci i jest bardzo fajny. Nauczyciel to jest bardzo miła osoba, która pomaga dzieciom uczyć się angielskiego, niemieckiego, polskiego i matematyki. Nauczyciel to jest osoba, która nas uczy danego materiału, na przykład języka niemieckiego lub języka angielskiego. Nauczyciel to osoba, która wstawia oceny, czasami dobra, czasami zła. Nauczyciel to osoba pracująca w szkole i nauczyciel to osoba, która często powtarza, że kartkówki nie da się poprawić. Czemu ty zasikałeś? Kto to jest nauczyciel? Oliwia. Nauczyciel to osoba, która daje życie szkole, która jest takim pomysłodawcą. Dziękuję. Jak myślisz, jak można zdenerwować nauczyciela? Nie odpowiadając na pytania. Można krzyczeć, można być niegrzeczny, można na przykład coś bić. A co wtedy nauczyciel robi bądź mówi, jak klasa jest niegrzeczna? Że będą musieli się uczyć. Można denerwować nauczyciela, kiedy się nie odrobi pracy domowej. Jak to jest niegrzeczne. A łatwo jest zdenerwować nauczyciela? Tak, chyba tak. Chyba tak? No dobra. No bardzo ładnie. A co trzeba zrobić, żeby zdenerwować? Hałasować. Hałasować wystarczy? Hałasować albo być niegrzecznym. Można zdenerwować nauczyciela, kiedy się rozmawia głośno. Ale podczas przerwy czy na lekcji? Na lekcji. Można zdenerwować nauczyciela, nie ucząc się i nie odpowiadając na jego pytania i się jego nie słuchając. Być głośno. Hałasować i przeszkadzać mu w lekcji. Można przeszkadzać w taki sposób, że można bekać lub rzucać długopisem. Nie słuchać go wcale i ignorować go. Na przykład można nie wykonywać poleceń i na przykład jak mamy coś pisać, to tego nie pisać. No i to tyle. Nie uczyć się i nie słuchać jego poleceń. I to jest najlepszy sposób na zdenerwowanie. Co to jest wychowanie? Wychowanie to na przykład można do kogoś do życia, tak, żeby go przygotować do życia. Nie krzyczy się, ani nie derwuje. Się nie krzyczy. Wychowanie to uczy nauczyciela z dobra. A być dobrym, tak? Wychowanie to jest takie coś, że ktoś jest bardzo dobrze wychowany i bardzo grzeczny. Jakie to jest dobre wychowanie? Dobre wychowanie to jest zawsze jak ktoś idzie na obiad i chodzi, przechodzi przez ulicę i mówi dzień dobry. Super. Na przykład jeszcze, że się dobrze uczymy. Co to jest dobre wychowanie? Że jesteśmy dobrzy. Wychowanie to jest na przykład grupa dzieci, która jest niegrzeczna i nauczyciel próbuje nad nimi zapanować.
Wychowanie może być dobre i złe. To dobre to jest, kiedy potrafimy się zachować w towarzystwie i jak gdyby jesteśmy po prostu kulturalni, a złe, jeżeli się tak ciągle burzymy, nic nam nie odpowiada i niczego nie doceniamy. Wychowanie to może fizyczne. Sztuka zapanowania nad dziećmi. A uwierzcie, bywają różni. Wychowanie to może być wychowanie do życia w rodzinie lub wychowanie fizyczne. Wychowanie to na przykład jak nauczyciel chce nas bardzo dobrze wychować i wtedy nas wychowuje. A bardziej szczegółowo? No na przykład dobrych manier nas wychowuje. Podaj przykład. Ja dobrych manier to nie tak. Na przykład jak zachowywać się w obecności innych nauczycieli. Czy każdy człowiek może zostać nauczycielem? Tak, bo moim zdaniem każdy może zostać kim chce i wolę, żeby ktoś spełniał swoje marzenia w życiu. Każdy, jakby chciał. A czy łatwo jest być nauczycielem? Niełatwo. A dlaczego niełatwo? Bo dzieci tak broją i może być łatwo. Nie może, ponieważ nauczyciel musi umieć dużo rzeczy, żeby na przykład wytłumaczyć te rzeczy dzieciom. No, ogólnie, którym się nie chce pracować tak dużo. No, Olek? I jeszcze się, żeby nie denerwować tak mocno, jak ktoś nauczyciela zdenerwuje. No, bardzo dobrze. A Amelia, czy każdy może zostać nauczycielem? Tak. Każdy? Tak, z wyjątkiem dzieci. Z wyjątkiem dzieci. Czy trudno jest być nauczycielem? Tak. A dlaczego? Bo tam jest dużo pracy. A każdy może zostać nauczycielem? Co? Czy każdy może zostać nauczycielem? Nie, nie może na przykład. A dlaczego nie może? No bo na przykład nie ma dużo cierpliwości. Jak będą sami nauczyciele, no to kto będzie budował domy? Tak, może każdy zostać nauczycielem. A dlaczego tak uważasz? Bo każdy może się nauczyć. Może, lecz nauczycielem się rodzi. Może, ale jednak nie każdemu to idealnie wychodzi. Dziewczyny, czy każdy człowiek może zostać nauczycielem? Nie. Tak. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Zacznijmy od nie. Bo nie każdy ma taką swobodę mówienia do innych. Taką... I też nie każdy ma taką wyobraźnię, żeby na przykład zabawić małe dzieci albo coś. To nie może moje dlaczego tak wyciąć, bo ja się z nią zgadzam. Czy łatwo jest zostać nauczycielem? No może trochę trudno. A dlaczego trudno? Bo trzeba się dużo uczyć. Czy trudno jest uczyć dzieci i dlaczego? Tak, dlatego że niektóre dzieci nie słuchają nauczycieli i nie słuchają ich poleceń. Tak, bo niektóre dzieci na przykład nie słuchają na lekcji, rozrabiają i się biją. Moim zdaniem tak, jest trudno, dlatego że często są głupie i śmieszne odpowiedzi. Patryk? Moim zdaniem jest trudno uczyć, ponieważ nieraz nie znają uczniowie odpowiedzi, a nauczyciele muszą to często tłumaczyć. Tak, milczą cały czas. Co trzeba zrobić, żeby być dobrym nauczycielem? Czasami trzeba być surowym, ale naprawdę trzeba być miłym i uprzejmym i trzeba zaczekać, że... Jak ktoś coś napisze i trzeba go też poduczyć, jak ktoś nie rozumie pewnej rzeczy. Trzeba być wykształconym i trzeba umieć przedmiot, na który się idzie. Dobrze, a powiedz mi, jaki to byłby wymarzony nauczyciel? Nie wiem. No pomyśl, taki najfajniejszy, to jaki taki, to by był? Taki, który nie zadaje dużo prac domowych, który daje nam proste zadania. Coś jeszcze? Nie. Być dobrym nauczycielem, na pewno nie trzeba tak dużo krzyczeć, być zrozumiałym, jak ktoś coś nie rozumie, to powtarzać. Na pewno być miłym, bo tych uczniów też będą mieli. 23. Nie mam pojęcia. Czy nauczyciel w życiu dziecka to ktoś ważny? Myślę, że tak, ponieważ nauczyciel uczy dzieci,
wiele rzeczy, które mogą się przydać w życiu. Tak, bo nauczyciel może nauczyć, jak ktoś nie będzie umiał obliczyć, ktoś nie będzie umiał obliczyć czegoś z matematyki, to nauczyciel może pomóc. Czy nauczyciel to jest ktoś ważny? Ważny. Ważny? A dla kogo on jest ważny? Dla dzieci. Mhm. A co on robi takiego szczególnego? Taki szczególny, że na przykład jak przychodzimy i jak odrobimy jedną pracę lub dwie, to wtedy umyjemy ręce i wtedy możemy zjeść, a później się pobawić. Mhm. A jak myślisz, czy trudno się uczy dzieci? To trochę. Trochę trudno? Nie jest łatwo? Mhm. Czy nauczyciel to ktoś ważny w życiu dziecka? Olek. Ważny. A dlaczego jest ważny? No bo uczy wszystkich, tak to by nikt nie miał czytać, nikt by nie mógł na studia, nikt by nie mógł pracować. Mhm, super. Weronika? Ważny, bo wykształca dzieci, może ich też zachęcić do pracy w szkole. Mhm, bardzo dobrze. Julia? Nauczyciel to jest ważna osoba, bo uczy dzieci. Mhm, Amelia? Nauczyciel to jest ważna osoba, dlatego że na przykład pod koniec szkoły dostaje się dyplom, dzięki któremu można się dostać do pracy, bo wiadomo, że się ukończyło szkołę. Mhm, super. Wydaje mi się, że tak, bo gdyby nie nauczyciel, nie umielibyśmy na przykład pisać, dokładnie wymawiać na przykład jakiś liter, mielibyśmy na przykład problemy, nie umielibyśmy wielu rzeczy i to nawet nie znaleźliśmy w pracy. Czy fajnie jest być nauczycielem? Tak. A dlaczego? No bo można chodzić do szkoły, się uczyć, nauczyciel się uczy. Mhm, i co jeszcze? Dlaczego fajnie być nauczycielem? Zadaje prace domowe. Mhm. Uczy cię. Coś jeszcze? Chyba nie. Chyba nie. No dobra, to dziękuję. Jaki to jest nauczyciel wyjątkowy? Nauczyciel wyjątkowy to taka osoba, co słucha uczniów, rozumie ich i wytłumacza na spokojnie, nie denerwuje się. Dla mnie nauczyciel jest wyjątkowy, który nie robi sprawdzianów i kartkówek i który nie krzyczy. Moim zdaniem wyjątkowy nauczyciel to jest taki nauczyciel, który rozumie, który pomaga, gdy ktoś coś nie rozumie. Wyjątkowy nauczyciel jest taki, który nie zajmuje się innymi rzeczami niż uczeniem uczniów. Kto pracuje w szkole? Nauczyciel. Czy ktoś jeszcze? Na przykład pani woźna. Czy ty wiesz, kto pracuje w szkole? Nie wiesz, kto pracuje w szkole? Nauczycielki chyba. Super. Pracuje w szkole nauczyciel, dyrektor, wicedyrektor i sprzątaczka. Jakie święto obchodzimy 14 października? Dzień nauczyciela! Czego można nauczyć się w szkole? Oliwia. Tabliczki mnożenia. Oliwia. Języka angielskiego. Ala. Języka niemieckiego. Kuba. Polskiego. Ala. Języka dodawania i odejmowania. Czegoś jeszcze? Czego jeszcze można nauczyć się w szkole? Klaudia? Dożenia i dzielenia. Ala? Można się też nauczyć się historii. Można się nauczyć na plastyce ładnie rysować i malować. Można się nauczyć informatyki. Jak się ma problem na komputerze, to można się szybko tego nauczyć. Też można ćwiczyć na dworze, biegać lub inne, lub robić pompki lub
przyrody. Można się nauczyć przyrody, można poznawać ciekawe zwierzęta i wszystkiego. To jest w przyrodzie. Tańczyć. Można też na WF-ie nauczyć się robić różne ćwiczenia i poprawić sobie trochę kondycję. Co trzeba zrobić, żeby zostać nauczycielem? Trzeba iść na studia i się bardzo dużo uczyć. I co, na tych studiach koniec? I później można uczyć dzieci w szkole. Łatwo jest być nauczycielem, jak myślisz? A dlaczego nie jest łatwo być nauczycielem? Trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć, no dobra. Jaki to jest super nauczyciel? Super nauczyciel to jest taki, który wstawia dobre oceny i nie zadaje dużo pracy domowej. I dobry nauczyciel jest, który nie stawia złych ocen. I jeszcze jest taki dobry nauczyciel, który nie robi często kartkówek i sprawdzianów. Dobry nauczyciel to taki, który ma bardzo dobry kontakt z dziećmi. Dobry nauczyciel robi mniej kartkówek i sprawdzianów. Jaki to jest taki super ekstra nauczyciel? Że dobrze uczy i że jest fajny. Mm-hmm. Super nauczyciel to nauczyciel, który nie denerwuje się od razu, kiedy boimy jakąś złą odpowiedź. Jest spokojny, nie krzyczy od razu. Nie interesuje go też tak za bardzo to, co robimy po szkole. Tylko po prostu jest dobrym nauczycielem, nie krzyczy. Rozumiały, który nie krzyczy. A zdarza się, że nauczyciele krzyczą? Tak. A dlaczego krzyczą? Nie. Muszą mieć ku temu jakiś powód. Tak. A może to nie krzyk, tylko po prostu podnoszą głos, bo uczniowie go przekrzykują? Taki, który ma poczucie do siebie, wie jak należy uczyć i nie przegaduje całą lekcję swoimi historiami życia. Jak wyglądałaby szkoła bez nauczycieli? Kuba. Jak myślisz, jakby to było, gdyby tutaj nie było nauczycieli, tylko sami uczniowie? Co by się wtedy zadziało? Byłby chyba pożar szkoły. Dzieci prędzej czy później by tą szkołę rozwaliły. Wtedy szkoła by nie była normalnie szkołą. A czym byłaby? Jakim miejscem? Opuszczonym, tylko dzieci tam są. Albo w ogóle by ich nie było. Tak. I pa, pa. Na pewno bez nauczycieli by się działa wielka impreza. Pusto. Pusto. I co jeszcze? No pani waszej by nie było, to co by się działo wtedy? Dzieci musiały jechać do domu. By było pusto, by były same dzieci i by było super, bo byśmy nie mieli nauki. Byśmy nie byli mądrzy, byśmy po prostu nie chodzili do szkoły i byśmy byli niemądrzy. Powiedz mi jeszcze, co by było w szkole, gdyby nie było nauczycieli? Nie możemy się uczyć. Nie możemy się wtedy uczyć. Okej. A czy każdy człowiek może zostać nauczycielem? Nie. A co trzeba zrobić, albo kim trzeba być, żeby zostać nauczycielem? Nie wiem. Nie wiesz? A łatwo jest być nauczycielem? Nie. Nie? A dlaczego nie jest łatwo? Na przykład czegoś nie wiesz. Super odpowiedź. Pewnie byłoby bardzo dużo hałasu, pewnie byłoby też bałagan po niektórych uczniach. Bo nie byłoby tak jak z nauczycielami. Bo nauczyciele są potrzebni, po prostu tak by było na szkole, to by się rozniosła w proch. Szkoła bez nauczycieli nie istniałaby. Czwarta
klasa życzy wszystkim nauczycielom z Dnia Nauczycieli wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego! Kochani nauczyciele, życzymy wam wszystkiego najlepszego! Nierówno. Drodzy nauczyciele, życzymy wam wszystkiego najlepszego! Drodzy nauczyciele, życzymy wam wszystkiego najlepszego! Ma na twarzy słońce i spokojny, miły głos. Kto odpowiedzi zna tysiące na męczących pytań stos. Kto urwisowi da cukierka i kto zabaw wiele zna. Tak to jest nasza pani nauczycielka, dla niej piosenka ta. Nauczyciel dobrze wie, jak wesoło uczyć się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to zabawna sprawa. Nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super. W słowa składać mógł i kto mi czyta setki wierszy i bajeczek dzień po dniu, kto w każdej chwili zagra w berka i na nudę sposób ma. Tak to jest nasza pani nauczycielka, dla niej piosenka ta. Nauczyciel dobrze wie, jak wesoło uczyć się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to zabawna sprawa. Nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super sprawa. Nauczyciel dobrze wie, że nauka to zabawna sprawa. Nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się. Nauczyciel.